Borowiecki czuł się zdenerwowany do najwyższego stopnia tym, co się stało. Drżał cały i szepnął bardzo cicho. Lucy. Lucy. Kocham cię. Kocham. Szeptała, obejmując go namiętnie. Nie. Nie mów teraz nic. Nie mów. Chcę mówić sama. Chcę wołać wciąż. Kocham cię. Mogę to powtarzać wobec całego świata. Wszystko mi już jedno. Ja wiem, że cię inne kochają. Wiem, że masz narzeczoną, ale co mi to obchodzi? Kocham cię. Kocham nie dlatego, żebyś i ty mnie kochał, żebym chciała przez to szczęścia. Nie dlatego. Ja cię kocham. Kocham i nic więcej. Potrzebowałam kochać. Jak każdy człowiek potrzebuje miłości. Pan jesteś dla mnie wszystkim. Chcesz? Uklęknę przed tobą i będę ci to mówić tak długo, aż uwierzysz i sam kochać mnie zaczniesz. Już nie mogę udawać. Już nie mogę żyć bez ciebie i bez miłości. Mówiłam bezładnie, prędko, nieprzytomnie. Nie mów nic, całuj mnie. Wołała w najwyższym uniesieniu. Głos jej rwał się i wybuchał burzą. Ja tak marzyłam o tej chwili. Tyle miesięcy pragnęłam cię. Tyle lat czekałam na to. Tyle cierpiałam przez to. Całuj mnie. Mocniej. 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 A teraz umarłabym chętnie. Weź mnie, Karl. Weź mnie całą i na zawsze. Pojechał. Kogo oprócz służby nie ma.